Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, drogi widzu. Witam Cię w internecie, w sieci web, a konkretniej na YouTubie, a jeszcze konkretniej na kanale rozrywkowo-edukacyjno-lifestyle'owym Puchacz. Dzisiejszy odcinek edukacyjny ze studia dotyczyć będzie tematu, który jest dla przeciętnego Polaka tak odległy, że historia Chin jest nam totalnie nieznana, nie mówiąc już właśnie o historii Tajwanu, no to ja przybliżając ten zakres posłużę się wieloma generalizacjami, nawet większymi niż zazwyczaj. Sam odpowiedz sobie na to pytanie, na ile czujesz się kompetentny, jeśli chodzi o wiedzę na przykład z zakresu prasłowian, czy tego, co się działo na ziemiach polskich przed X czy IX wiekiem naszej ery. No i teraz porównaj tę wiedzę, która pewnie jest średnia, do Twojej wiedzy na temat tego, co w tym samym czasie działo się w Chinach albo na jakiejś wyspie koło Chin, tak? Czyli na Tajwanie. No, nie wiemy na ten temat nic i ja w trakcie tego materiału opowiem Ci tę historię, przynajmniej na tyle, żebyś w następnej rozmowie na przykład z rodzicami przy śniadaniu, czy ze znajomymi mógł, czy mogła powiedzieć, że tak, no Chiny i Tajwan rozumiem, znam, nawet się interesuję. Tak, żeby było poprawnie i zgodnie z chronologią, to zacznijmy sobie od czasów jeszcze prehistorycznych, czyli mniej więcej 30 czy 40, czy niektórzy badacze mówią nawet, że 50 tysięcy lat temu na Tajwanie pojawili się pierwsi ludzie. To znaczy nie wiemy, kiedy się pojawili ci pierwsi, ale ci pierwsi, którzy pozostawili po sobie jakieś ślady, na przykład swoją czaszkę albo swoje na przykład kość udową, nie wiem jaką, ale po prostu siebie na Tajwanie zostali, bo się tam zabili czy tam umarli. Taką pierwszą aktywność bardzo prostą, która ogranicza się, jeżeli chodzi o rozwój cywilizacyjny, do rzucania w siebie kamieniami, czy w zwierzęta kamieniami, czy używanie młotka, to są te okolice 30-40 tysięcy lat przed naszą erą. No i ta ludność po prostu tam była. No i to tyle, wystarczy, żebyśmy to wiedzieli. Taka ciekawostka. Mniej więcej 6 tysięcy lat temu, czyli około 4 tysięcy lat przed naszą erą, na Tajwanie pojawiają się ludy tak zwane austronezyjskie. I one wypierają całą aktywność różnych właśnie praludzi, która wcześniej działa się na Tajwanie, dominują ten region i to ich będziemy określać jako aborygenów, czyli jako ludność rdzenną, która przybyła tam mniej więcej 6 tysięcy lat temu. O tej ludności po pierwsze nie wiadomo za wiele, a po drugie nie jest tak, gdybyśmy mieli skupiać się na temat właśnie ten, to mało by było miejsca na to, żeby opowiadać o kwestiach bardziej aktualnych, chyba że ten odcinek miałby się zamienić w dokument godzinny. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Także omijamy sobie bardzo zgrabnie te 4000 lat historii, aż do czasu, kiedy do aktywności tych Austronezyjczyków, czyli tej ludności rdzennej, dołącza aktywność Chin kontynentalnych. Bo Chiny kontynentalne już przed naszą erą bardzo, bardzo intensywnie działają sobie i w miarę wzrastania w siłę pojawiają się pomysły, żeby skolonizować na przykład taki Tajwan. W III wieku naszej ery, czyli w sumie biorąc pod uwagę, że zaczęliśmy jeszcze niedawno, byliśmy 50 tysięcy lat temu, to teraz już jesteśmy tylko 1700-1600 lat temu, więc naprawdę szybki przejazd był do tej pory. Na Tajwanie pojawiają się pierwsze kolonie właśnie z Chin kontynentalnych. Władcy poszczególnych dynastii, którzy prowadzą władzę w Chinach, stwierdzają, że Tajwan nie jest na tym etapie atrakcyjny i nie decydują się go skolonizować czy zająć po prostu. Tajwan wtedy był górzystą, i dalej jest górzystą wyspą. Był też całkowicie zarośnięty, nie miał specjalnego znaczenia strategicznego, bo nikt nie myślał jeszcze o takim handlu na przykład międzynarodowym, więc pierwszy kontakt z Tajwanem i pierwsze wrażenie było negatywne, co oczywiście zadziałało na korzyść ludności rdzennej, bo nikt jej za mocno nie ingerował w po prostu, sadzenie ryżu, czy nie, to był krzywdzący żart. Nikt nie ingerował w to, co ci ludzie robili na co dzień, żeby po prostu rozwijać się i swoją cywilizację, tworzyć swoją kulturę, o której znowu nie będziemy mówić przy tym materiale, ale która jest pewnie tematem bardzo interesującym. Takie przeświadczenie o tym, że Tajwan nie za bardzo nadaje się do w sumie czegokolwiek, towarzyszyło Chinom kontynentalnym bardzo długo i sprawiło, że do historii Tajwanu
która oczywiście cały czas się tworzyła, tak, działy się tam jakieś rzeczy, ale warto do niej wrócić dopiero w wieku mniej więcej XVI, XVII, XVII, czyli wtedy, kiedy kolonializm na świecie zaczął się tak rozwijać, naprawdę nabrał wiatru w żagle, głównie za sprawą imperiów europejskich. I to właśnie w przypadku imperium europejskiego, jakim jest Portugalia, wracamy do Tajwanu, bo to Portugalczycy, pływając sobie po Morzu Południowochińskim i w ogóle po tej części świata, właśnie trafili, nie wiadomo czy przypadkiem, czy specjalnie, na Tajwan i nazwali go, będąc pod wrażeniem tego, jak ta wyspa no właśnie się prezentuje, przepiękna wyspa, czy piękna wyspa, tylko że po portugalsku. Odkąd na wyspę trafili pierwsi Chińczycy reprezentujący chińskie dynastie, czyli mniej więcej 1300 lat wcześniej, wiele zmieniło się na Tajwanie i to na lepsze w tym sensie, że wyspa ta wydawała się bardziej no, z potencjałem do tego, żeby ją skolonizować, zająć, no i cielić ją po prostu w jakąś machinę imperialną, dlatego że była dostosowana do na przykład upraw różnego rodzaju roślin, czy tam po prostu używania jej do celów, które ludzkości towarzyszą od zawsze, czyli do eksploatacji. How dare you? I chociaż to właśnie Portugalczycy jako pierwsi byli pod wrażeniem tego, jaki potencjał ma Tajwan i też po prostu stwierdzili, że warto się nim zainteresować, to jednak taka główna aktywność i ta karta historii kolonialnej Tajwanu to jest historia powiązana z kampanią wschodnioindyjską, czyli tak naprawdę z Holendrami, którzy przebrali się na potrzeby dobrego PR-u w kapitalizm, no i kolonizowali świat. Prowadzili tysiące robotników i pracowników, niewolników także, głównie z Chin, no i po prostu kazali im pracować, zamienili tę wyspę w kolejną, no właśnie, kolonię. Hell yes! I to jest dość ciekawy moment na wyspie, kiedy mamy społeczeństwo aborygenów, bardzo liczne, czyli ludzi, którzy żyli tam od tych niepamiętnych czasów, przynajmniej z perspektywy kolonializmu, czy kompanii wschodnioindyjskiej, która patrzyła tylko do Excela na 3 kwartały do przodu i nie za bardzo rozumiała, czym jest historia. Osobno mieliśmy Chińczyków, którzy, ponieważ naturalnie co jakiś czas przechodzili i wymieniali się przez lata z ludnością Tajwanu, a teraz zostali jeszcze masowo na siłę sprowadzeni tutaj jako siła robocza. No i osobno mieliśmy tych panów, tak, czyli bardzo wąską grupę osób, która zarządzała tą kolonią. Więc robi nam się ciekawa mieszanka, chociaż może nie tyle ciekawa, co po prostu typowa dla każdego takiego kolonialnego imperium. No i oczywistym jest, że te 3 grupy interesów, czyli jeszcze raz, aborygeni, Chińczycy, no i właściciele kolonialni, no mają sprzeczne interesy, tak? No i każda z tych grup chce w miarę na ile może po prostu uzależnić od siebie inne i zdobyć jak najwięcej kontroli. W drugiej połowie XVII wieku, dokładnie w 1661 roku, Tajwan zmieni właściciela i rozpocznie się piękna opowieść o tym, jak to Tajwan jest czasem chiński, a czasem chce być chiński, ale nie jest, a znowuż potem jest chiński i bardzo nie chce nim być, a potem nie jest chiński, ale w sumie nie wiadomo, czy nie jest chiński. Czy to jest jasne? W 1661 roku Tajwan zbrojnie zdobywa dynastia Ding Dong. Nie no, nie Ding Dong, ale coś, co brzmi bardzo podobnie, czyli Ding Ong. Nie, Dong Ning. Dong Ning. No, może, jak dla mnie możesz sobie zapamiętać tę nazwę w sumie jako dynastia Ding Dong, będzie ci nawet łatwiej, a i tak nie ma to jakiegoś specjalnego znaczenia, żeby tę nazwę dobrze wymawiać. Także Chińczycy z dynastii Ding Dong zaczynają panować nad Chinami w drugiej połowie XVII wieku, bo wypędzają po prostu Holendrów, no mają bliżej, mają na tyle dobre zasoby, czy duże zasoby i po prostu logistycznie przeważają nad Holendrami, czy kompanią wschodnioindyjską, która musi ogarnąć naraz prawie cały świat. No więc odbijają sobie Tajwan i od tego momentu przez 200 lat będą sobie nim zarządzać. Panowanie dynastii Ding Dong i kolejnych będzie trwało łącznie 212 lat i zdecydowana większość tego czasu to jest moment, w którym Tajwan jest traktowany jako taka w sumie spoko miejscówka, ale jednak prowincja i to taka w sensie negatywnym, właśnie nie prowincja, taka pełnoprawna, bo w Chinach prowincja to jest po prostu region administracyjny, tylko prowincja w sensie taka wiocha trochę, którą nikt się za bardzo nie interesuje, no i też jej wartość nie jest szczególnie duża. Tajwan nie ma osobnej administracji i wiele rzeczy tam po prostu kuleje, no jest traktowana jako terytorium drugiego garnituru przez władze w Chinach, które skupiają się głównie na tym, żeby no właśnie panować nad Chinami kontynentalnymi, bo pomijamy sobie całkowicie historię Chin i wiem, że pewnie nic albo prawie nic o niej nie wiesz, ja zresztą też, ale wystarczy powiedzieć sobie, że tam cały czas dochodziło do walk o władzę i dynastie, które rządziły Chinami kontynentalnymi i też plany na to, jak Chiny kontynentalne mają wyglądać, cały czas się zmieniały. Tajwan w tej rozgrywce politycznej jest może nawet nie na drugim planie, tylko na jakimś 96. planie.
W XIX wieku jednak Tajwan i jego pozycja zrobiła się faktycznie wartościowa. Po pierwsze ze względu na to, że po prostu spoko mieć kontrolę nad wyspą, jaką jest Tajwan, tak, bo tam też są zasoby, ale okazało się także, że panowanie nad Tajwanem jest dobrą pozycją strategiczną w regionie, która sprawia, że łatwiej jest na przykład kontrolować Chinom relacje z Japonią, czy kontrolować obszary mórz, które oblewają z każdej strony Tajwan. Więc w miarę jak rośnie na znaczeniu takie strategiczne, no właśnie, znaczenie Tajwanu, wyspą, poza Chinami, którzy coraz bardziej ją doceniają, interesują się na przykład Japończycy, którzy w 1874 roku spróbują tę wyspę od Chin odbić. Czy tego Chińczycy chcieli, czy nie, przepływ ludności między Chinami a Japonią, a Tajwanem cały czas miał miejsce. Po prostu było to naturalne, mimo że te dwa imperia, to znaczy Chiny i Japonia, są z reguły na kursie kolizyjnym przez większość swojej historii, no to jednak ta ludność cywilna sobie się miksuje. Chiny bronią tę wyspę i później odpierają też zapędy Francuzów, którzy również z jakiegoś powodu, ponieważ są kolonialną potęgą, no chcą sobie tutaj zrobić swój przyczółek i to też się nie udaje. I pod koniec XIX wieku Chiny już traktują Tajwan jako taką perłę strategiczną, to znaczy faktycznie im na nim zależy. Tajwan dostaje własną administrację, własnego gubernatora, który zajmuje się tylko sprawami Tajwanu i właśnie ma robić wszystko w ich interesie, no oczywiście odpowiadając przed władzą centralną, ale jednak robią po prostu porządną prowincję, która ma się rozwijać. Pojawiają się inwestycje na Tajwanie i tutaj robi się dość zabawnie, dlatego że kilka lat po tym, jak Chiny naprawdę na poważnie wzięły się za Tajwan, zostaje on jednak koniec końców przejęty przez Japończyków. Więc cały trud na marne i cała ta organizacja, którą Chińczycy tam próbowali wprowadzić, zostaje po prostu momentalnie przejęta przez Japończyków, którzy rozwijają właśnie Tajwan tak znowu porządniej. I kontynuują w sumie całą tę politykę, do której zobowiązały się Chiny, co jest na plus dla wyspy, no bo właśnie pojawia się bardzo solidna infrastruktura, na przykład cała wyspa staje się miejscem, gdzie jest bardzo dobra i ogólnodostępna kolej, tak, zarówno ta kolej przemysłowa, jak i powoli wdrażane są rozwiązania dla ludności cywilnej, pojawiają się kable telegraficzne. Wow! Ludność na Tajwanie żyje naprawdę na wysokim poziomie. W sensie, jeżeli chodzi o infrastrukturę i takie zaplecze, powiedzmy, technologiczno-społeczne. Osobną rzeczą są kwestie polityczne, które za czasów panowania Japonii no, rozwijają się w bardzo różną stronę. Dlatego, że Tajwan, jako na tym etapie bardzo mocna mieszanka kulturowa Japończyków, Chińczyków, ludności rdzennej i jeszcze pozostałości po ludności z różnej strony kolonialnej, w każdej chwili może eksplodować i tylko bardzo silna władza wojskowa na Tajwanie sprawia, że rebelie i różne ruchy antyjapońskie no nie sprawiają, że Tajwan zmienia właściciela, czy w ogóle walczy o niepodległość. Ale wszystkie te nurty, to znaczy zarówno nurt prochiński, jak i nurt niepodległościowy, rozwijają się na Tajwanie dokładnie tak samo, jak rozwija się infrastruktura na Tajwanie. Żeby to zobrazować, weźmy pod uwagę fakt, że kiedy formalnie Japonia otrzymała Tajwan w 1895 roku, to dokładnie w tym samym roku powstało coś takiego jak Republika Tajwanu. O ile sama Republika Tajwanu nie przetrwała zbyt długo, bo zaraz po tym jak powstała, się ukonstytuowała i w ogóle był prezydent, no to ten prezydent musiał uciekać i w ogóle wszystkie te struktury niby, które dopiero co powstały, zostały rozwiązane i rozbite całkowicie przez Japończyków. Ta myśl niepodległościowa trwała bardzo mocno. No i to jest chyba dość znamienne, że w tym samym roku, w którym Tajwan zmienia właściciela, ukonstytuowuje się też jakby myśl Republiki Tajwanu, tak? Czyli jest oczywiste, że prędzej czy później Tajwan będzie o tą swoją niepodległość po prostu chciał walczyć. W trakcie panowania Japończyków, w czasie, kiedy my przeżywamy w Polsce dwudziestolecie międzywojenne i czekamy na to, aż po prostu Niemcy do nas zapukają z wizytą, a później Rosjanie, w Chinach dzieje się coś takiego jak wojna chińsko-japońska. No i to jest moment dodatkowego zaostrzenia rygoru na wyspie, czyli na Tajwanie, po to właśnie, żeby wszystkie stronnictwa prochińskie, które oczywiście są obecne w strukturach gdzieś tam podziemia na Tajwanie, no nie doszły do władzy, czy tutaj nie fikały po prostu Japończykom. Pomimo tego, że gdyby porównać proporcje ze sobą tych obu państw, to znaczy Japonię i Chiny, no to tutaj zawsze będziemy mówić o korzyści chińskiej, takiego zestawienia po prostu, kiedy spojrzymy na atlas tak geograficzny, to jednak Japonia dzięki bardzo dobremu zorganizowaniu, bardzo dobrej armii, która dysponuje bardzo dobrą technologią, jest też krajem bardzo bogatym, z reguły sobie doskonale radzi w starciu z Chińczykami. No i właśnie tak samo było w trakcie
kontekście tej wojny chińsko-japońskiej, po której to Japonia jakby jest predestynowana do takiego hegemona w regionie, nie po raz pierwszy zresztą. No i takie stosunki w regionie trwają aż do II wojny światowej, kiedy to Japonia poprze niewłaściwą stronę w konflikcie, no i będzie musiała w 100% skupić się na Stanach Zjednoczonych i walce ze Stanami Zjednoczonymi w rejonie Pacyfiku. No i wtedy ta próżnia, która powstanie, kiedy Japonia zwróci swoje oczy ku właśnie Stanom Zjednoczonym, sprawi, że to stronnictwo prochińskie i ta wersja wojny światowej w tym regionie sprawi, że no właśnie Chiny staną się bardzo, bardzo silnym stronnictwem politycznym, siłą polityczną na Tajwanie, na wyspie. I tak będzie jeszcze w trakcie II wojny światowej, a po II wojnie światowej za sprawą tego, że no właśnie Japończycy nie mogli o niczym decydować, dlatego że przegrali wojnę, Chiny przejmują Tajwan i Tajwan staje się częścią takiego wielkiego organizmu, jakim są Chiny po II wojnie światowej. I jeśli do tej pory myślałeś, czy myślałaś, że było skomplikowanie, to wcale nie, bo to, co stało się z Tajwanem po II wojnie światowej, to jest istne szaleństwo. I żeby sobie wytłumaczyć, jak to w ogóle rozpakować, musimy cofnąć się troszeczkę i opowiedzieć sobie historię samych Chin. Chin, które po II wojnie światowej przejęły Tajwan. W 1912 roku Chiny stają się republiką, ale republiką tylko z nazwy, bo tak naprawdę jest to po prostu pretekst do tego, żeby wielkie imperium podzieliło się na wiele prowincji, no i zaczęło walkę na zasadach każdy z każdym. Z tej walki wyrastają dwaj liderzy, to znaczy Sun Yat-sen jako prezydent republiki, który no, nie ma za bardzo realnej władzy, ale formalnie to on jest przedstawicielem Chin, tych nowych Chin, i Yuan Shikai, który w odróżnieniu od właśnie Sun Yat-sena będzie miał realną władzę, a to dlatego, że stoi za nim wojsko, bo jest to przywódca wywodzący się no właśnie z tej hierarchii militarnej. Sun Yat-sen ma za sobą co prawda polityków i działaczy nacjonalistycznych, ale wie, że nie ma szans w starciu z no właśnie wojskiem, więc ucieka z kraju do Japonii, a Shikai przejmuje władzę i delegalizuje wszystko, co ma jakkolwiek związek z nacjonalistami w Chinach i z samym Sun Yat-senem. Shikai umiera rok po tym, jak przejmuje władzę i Sun Yat-sen ucieka, no i to sprawia, że te nurty republikańskie w Chinach znowu nieco odżywają. Odżywa też PR-owo przynajmniej Sun Yat-sen, który wraca do Chin i tworzy ugrupowanie Kuomintang. Kuomintang ma naprawdę dobre zaplecze, jeżeli chodzi o administrację, działaczy i pomysł na to, jak Chiny mają wyglądać. Nie ma jednak jednej kluczowej rzeczy, która już wcześniej sprawiła, że Sun Yat-sen musiał uciekać do Japonii, czyli wsparcia wojskowego. Ale to wsparcie oferuje Kuomintangowi i Sun Yat-senowi Związek Radziecki. Ta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Radzieckim a Sun Yat-senem przypomina trochę wzięcie kredytu u Bociana, dlatego że warunki są bardzo surowe, no i to one tak naprawdę sprawiają, że do dziś mamy problem z tym, co jest Chinami, a co nie. No bo Związek Radziecki w zamian za pomoc militarną w zjednoczeniu Chin żąda od Sun Yat-sena i od nacjonalistów, żeby wypromowali i stworzyli, też podzielili się władzą z partią komunistyczną Chin, która na razie dopiero raczkuje. W miarę jak Związek Radziecki robi dobrą robotę, okazuje się, że nacjonaliści i komuniści mają ze sobą bardzo wiele rzeczy no właśnie niewspólnych. Na początku też pewnie mieli, ale o tym nie mówili głośno, a jak już komuniści mają mniej więcej połowę władzy, a nacjonaliści drugą połowę, no to robi się naprawdę problem, no i tak naprawdę płynnie przechodzimy z wojny o to, żeby scalić republikę, do wojny domowej komuniści na nacjonalistów. Wyrastają nam dwie bardzo silne figury, które znowuż są nieodłącznie związane z odpowiedzią na pytanie, o co chodzi z Tajwanem. Czyli z jednej strony Chiang Kai-shek, przywódca Kuomintangu i przywódca nacjonalistów, a z drugiej strony Mao Zedong, czyli no właśnie osoba, która odpowiada za to, co dzieje się po komunistycznej stronie Chin. Komunistyczna strona Chin to brzmi jak jakiś taki portal newsowy o sukcesach Chin na arenie międzynarodowej. Mao Zedong i Chiang Kai-shek układają się ze sobą razem do tego stopnia, że nawet kiedy Japonia agresywnie atakuje Chiny, no to wojna domowa trwa sobie w najlepsze i bardzo ciężko jest sprawić, żeby ci przywódcy dogadali się nawet co do tego, że jednak lepiej walczyć z Japonią niż między sobą. A co no? Później ten konflikt przerwie jednak II wojna światowa i po II wojnie światowej wrócimy do kolejnej rundy właśnie rozgrywki na zasadzie Mao Zedong versus Chiang Kai-shek. Chociaż nacjonalistów wspierają Stany Zjednoczone, a Mao Zedonga wspiera Związek Radziecki i teoretycznie wydawałoby się, że lepiej mieć w tamtym momencie, czyli zaraz po wygraniu wojny, Stany Zjednoczone jako sojusznika, przynajmniej tak myśli przeciętny pewnie Polak, czy tak intuicja po prostu podpowiada, to jednak wsparcie ZSRR jest dużo bardziej bezpośrednie i po prostu jest go, no jest
jest lepsze. I właśnie w tym momencie dzieje się coś po prostu niesamowitego. To znaczy władza, legalna władza razem z Chiang Kai-shekiem decyduje się uciec na Tajwan, bo z tamtego miejsca łatwiej powinno być zarządzać, jest bezpieczniej, tam przenosi się rząd, który jest legalnie wybranym rządem chińskim, a Mao Zedong reaguje no po prostu momentalnie i ogłasza Chiny kontynentalne Chińską Republiką Ludową. No i zaczyna się dwuwładza. No bo oba rządy udają, jakby się nie widziały ze sobą, a jak się widzą, to tylko po to, żeby się nawzajem obrażać albo sobie grozić. I w sumie taka relacja trwa do dzisiaj. No i to jest tyle, jeśli chodzi o takie wprowadzenie ciebie, drogi widzu, w zagadnienia, no właśnie związane z Chinami i z tamtą, z historią tej części świata. Chociaż i tak w trakcie tego materiału popełniłem tyle generalizacji, że tak naprawdę nie wiesz nic, ale przynajmniej stworzyłem pewien pozór tego, że rozumiesz, na czym polegały rozgrywki polityczne i geopolityczne w tym regionie w pierwszej połowie XX wieku. I to tyle w tym odcinku Puchacza. Dziękuję Ci bardzo, jeśli wytrzymałeś albo wytrzymałaś ze mną do samego końca. Naprawdę wielki szacun. Te odcinki bardziej egzotyczne, wykraczające poza, no, na przykład Unię Europejską albo Polskę, są dla mnie bardzo ciekawe, ale zawsze jest to ryzyko, że po prostu ktoś taki odcinek skreśli. No, Ty najwyraźniej nie skreśliłeś albo nie skreśliłaś. Fajnie. Pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, a oglądasz moje odcinki do końca, no to już musisz zasubskrybować. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, zapraszam Cię do innych moich filmów, których jest już naprawdę sporo, no i życzę Ci wspaniałego życia. Hej!